Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o decyzji międzynarodowego Trybunału Karnego, który nakazał aresztowanie premiera Izraela Benjamina Nataniahu i byłego ministra obrony tego państwa Joa Joawa Galanta. Także w tym odcinku o decyzji Viktora Orbana o nieuznaniu decyzji. Trybunału w Hadze i zaproszeniu do Budapesztu, właśnie premiera Izraela i zagwarantowaniu mu nienaruszalności i niewykonywania decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Mój komentarz do całej tej sytuacji w kontekście geopolitycznym. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego wydała nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Nataniahu i byłego już ministra obrony Joawa Galanta. Trybunał jednogłośnie oddalił skargi państwa Izrael, które zostały wniesione... W dniu 26 września 2024 roku. One zostały wniesione na podstawie artykułów 18 i 19 statutu, sta, statutu Rzymskiego. No i cóż, tutaj warto podkreślić, że Izrael podważał w ogóle jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, jeśli chodzi o sytuację w Palestynie, czy też jeżeli chodzi o jurysdykcję wobec obywateli Izraela. Jednogłośnie te skargi Izraela zostały zostały oddalone i zostały pozytywnie rozpatrzone wnioski o nakazy aresztowania Nataniachu i Galanta, wnioski, które przez prokuratorów zostały przedstawione 20 maja. Jeżeli chodzi o konkretne zarzuty, czego dotyczą te zarzuty, chodzi o, o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie, wojenne. Tak brzmią oficjalne zarzuty wobec Benjamina Nataniahu i Joawa Galanta. Chodzi o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione od co najmniej, jak możemy przeczytać. Właśnie z tych dokumentów Międzynarodowego Trybunału Karnego od 8 października 2023 roku do co najmniej 20 maja 2024 roku, czyli w trakcie tak zwanej operacji odwetowej prowadzonej w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael. Oba nakazy aresztowania mają status dowodów tajnych no, w związku z koniecznością ochrony świadków i zapewnienia bezpiecznego prowadzenia śledztwa. Izba Międzynarodowego Trybunału Karnego uważa, że i premier, i były minister obrony Izraela podlegają jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Obaj Politycy są podejrzewani jako współsprawcy o zbrodnie wojenne, takie jak tutaj Międzynarodowy Trybunał Karny wymienia używanie głodu jako metody prowadzenia działań wojennych i zbrodnie przeciwko ludności, które polegały na mordach ludności cywilnej i prześladowaniach. Yy, Nataniahu i Galant są podejrzewani także o odpowiedzialność. Yy, Odpowiedzialność karną jako cywilni, zwierzchnicy sił zbrojnych za zbrodnię wojenną polegającą na celowym, umyślnym atakowaniu cywilów. Chodzi o atakowanie z premedytacją. Międzynarodowy Trybunał Karny uważa, że są podstawy, aby sądzić, że Netanyahu i Galant celowo i świadomie pozbawili cywilnych mieszkańców gazy, w tym kobiet i dzieci, środków niezbędnych do przetrwania, w tym wody, żywności, leków. Innych środków medycznych, a także paliwa i prądu. Zdaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego ich działanie miało doprowadzić do zakłócenia dostaw pomocy humanitarnej do strefy gazy. Zdaniem, zdaniem Trybunału to ograniczenie napływu pomocy humanitarnej do tej enklawy nie miało żadnego celu wojskowego ani żadnego militarnego usprawiedliwienia. Te warunki, które zostały stworzone w strefie gazy, jak ocenia Międzynarodowy Trybunał Karny, skutkowały śmiercią cywilów, w tym wielu dzieci, z powodu niedożywienia i odwodnienia. I oczywiście ta sytuacja ataku Hamasu, który dokonał ataku na Izrael z 7 października 2023 roku, zdaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego w żaden sposób nie usprawiedliwia zbrodni wojennych ani zbrodni przeciwko ludzkości. I to warto oczywiście podkreślić. To jest ten, ten nakaz aresztowania premiera Izraela to jest niezwykle ważny, polityczny test dla tak zwanego kolektywnego zachodu. Pytanie, czy można podważać decyzję Międzynarodowego Sądu, gdzie przecież dawano, da, dawano go jako wzór, stawiano go wzór, przestrzeganie prawa. Re Chciano, że tak powiem, egzekwować wykonywanie wyroków i tak dalej. No, przypomnę tylko, że Międzynarodowy Trybunał Karny podjął decyzję o wydaniu nakazu aresztowania między innymi Władimira Putina. Wtedy cały tak zwany kolektywny Zachód, albo prawie cały kolektywny Zachód no, wzywał do przestrzegania prawa, wzywał do aresztowania Władimira Putina i tak dalej. To jest prawdopodobnie najważniejsza decyzja w historii Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ponieważ po raz pierwszy ten Trybunał wydał nakaz aresztowania polityków państwa nominalnie demokratycznego. Wcześniej wielu, właśnie polityków, przywódców zachodnich uważało, że trzeba no, bezwzględnie respektować te wyroki Trybunału, ponieważ właśnie dochodziło do różnego rodzaju naruszeń prawa w krajach też niedemokratycznych. Natomiast tutaj Izrael jest uznawany przez bardzo wiele państw świata i to jest niewątpliwie bardzo duży, bardzo duży Test. No, oczywiście patrząc na te wszystkie wyroki Międzynarodowego Trybunału Karnego, one w dużej mierze zajmowały się różnego rodzaju afrykańskimi dyktatorami. No, takim bezprecedensowym takim orzeczeniem no, był nakaz aresztowania i dostarczenia do hagi Władimira Putina wydany w marcu 2023 roku. Natomiast też warto zauważyć, że ten najnowszy nakaz, obejmujący właśnie Nataniachu i Galanta dotyczy także jednego z liderów Hamasu, Mohameda Dejfa, no, o którym nie wiadomo, czy nadal żyje. Mimo to zrównanie, zrównanie właśnie premiera Izraela z jednym z przywódców Hamasu też jest bardzo, bardzo znamienne. W każdym razie no, mamy do czynienia z sytuacją, która jest sytuacją niezwykle trudną w sensie politycznym dla... dla i Sojuszu Północnoatlantyckiego i dla państw Unii Europejskiej. Musimy sobie zdawać sprawę, że w wielu, dla wielu polityków europejskich taka decyzja jest absolutnie nie do przyjęcia. I też jasno trzeba powiedzieć, że Polska na razie się wstrzymała z komentarzem co do tego. Nie wiadomo, czy władze Polski zdecydowałyby się na. Aresztowanie na przykład premiera Benjamina Nataniahu, który by na przykład zawitał do Polski. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, że wśród państw, które uznają istnienie państwa Izrael, ale które nie należą do Międzynarodowego Trybunału Karnego, jest, jest i tych państw aż 49. Natomiast no już widać, że takie państwa jak przecież Stany Zjednoczone czy Węgry nie będą uznawały. Te, wy, wy, wyników tego, tego postanowienia, tego nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Co do decyzji samego Wiktora Orbana, to skomentuję ją w kolejnej części dzisiejszego podcastu, bo to jest bardzo istotne w kontekście też geopolitycznym. Tutaj warto za, zwrócić uwagę także na Niemcy, które mają no, spory problem, patrząc na. Oczywiście historie patrząc na to, w jaki sposób traktują bezpieczeństwo Izraela, które uznają praktycznie za swoją rację stanu. No, ilekroć były jakiekolwiek Izrael miał jakiekolwiek problemy, pamiętamy te wszystkie deklaracje polityków niemieckich, podświetlanie bramy brandenburskiej właśnie kolorami flagi Izraela, i tak dalej, i tak dalej tutaj niewątpliwie Niemcy mają taki problem bardzo duży dyplomatyczny bardzo duży dypl dyplomatyczny natomiast co do Unii Europejskiej to na razie kilka krajów Unii jednoznacznie ogłosiło że aresztowałoby Nataniahu na swoim terenie najbardziej wyrazista jest tutaj Irlandia najbardziej otwarcie to właśnie premier Irlandii Simon Harris Oświadczył to, oświadczył to zresztą w Irlandzkim Radio. Wypełnianie zobowiązań wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego potwierdziły także Holandia, no gdzie znajduje się siedziba trybunału w Hadze. Szwecja, Hiszpania, Włochy, Austria. Te państwa jak na razie, jak na razie. Zobowiązały się do respektowania decyzji MTK. Można do tej listy także dopisać te kraje europejskie, które nie należą do Unii Europejskiej, czyli Szwajcarię i Norwegię. Co ciekawe, MSZ Francji jak na razie jednoznacznie się nie opowiedział, również, tak jak powiedziałem, MSZ, MSZ Polski. Jeżeli chodzi o inne państwa, no to myślę, że Federacja Rosyjska nie będzie respektować decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego z oczywistych względów, również Stany Zjednoczone. I to jest oczywiście pytanie o dalsze funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tak jak powiedziałem, jest to najpoważniejszy test w historii tego, tego organu, no bo jeżeli rzeczywiście nie będzie respektowane jego, jego że tak powiem, nakazy, jego decyzję no to będzie kolejnym z międzynarodowych organów, który po prostu będzie takim listkiem figowym dla polityki wielkich mocarstw. Oczywiście nie ma się co udzić, że geopolityka zawsze jest oparta na twardych interesach, na układzie sił i interesów, prawo międzynarodowe no, jest traktowane no, tak, jak jest traktowane, jak to widzimy. Widać, że ci silniejsi wykorzystują po prostu prawo międzynarodowe do ochrony własnych, własnych interesów. Powstaje oczywiście jeszcze jedno pytanie, czy ta decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego wpłynie na zaprzestanie działań Izraela w Strefie Gazy, do zaprzestania działań Izraela w Libanie i tak dalej. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem zwycięstwo Donalda Trumpa, zwycięstwo zaplecza także Donalda Trumpa, które jest niezwykle mocno proizraelskie, daje Benjaminowi Netanyahu ogromny parasol, daje ogromną swobodę działań. No i niestety. W mojej, w mojej ocenie to napięcie na Bliskim Wschodzie będzie, będzie eskalowało. Żadne, żaden z problemów, tak naprawdę, który dzisiaj leży u podstaw tego kryzysu na Bliskim Wschodzie, nie został jak dotąd rozwiązany ani na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ani na forum Międzynarodowego Trybunału Karnego. Premier Węgier Viktor Orban potępił decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Co więcej, zaprosił go do Budapesztu i zagwarantował nietykalność. Wczoraj, 22 listopada 2024 roku, podczas cotygodniowej rozmowy w węgierskim publicznym radio, Viktor Orban oskarżył Międzynarodowy Trybunał Karny o, cytat, ingerencję w trwający konflikt. W celach politycznych. Koniec cytatu. Viktor Orban powiedział, że decyzja o wydaniu nakazu aresztowania Nataniachu w związku z wojną w strefie gazy łamie prawo międzynarodowe i przyczynia się do wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. Sam nakaz aresztowania nazwał, cytuję, skandalicznie bezczelnym i cynicznym. Tego samego dnia Viktor Orban zaprosił Beniamina Nataniachu oficjalnie do odwiedzenia Węgier. No i oczywiście zagwarantował, że decyzja Międzynarodowego Trybunału Karnego nie zostanie wykonana. Powiedział dokładnie: cytat: Zlekceważymy tę decyzję i nie będzie to miało dla Netanyahu żadnych konsekwencji. Koniec cytatu. Myślę, że Viktor Orban kalkuluje w bardzo prosty sposób. Rozumie, że Lobby proizraelskie jest niezwykle silne w Stanach Zjednoczonych, że to lobby proizraelskie uległo jeszcze większemu wzmocnieniu po wyborze Donalda Trumpa na 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zrozumiał Viktor Orban także to, że po tym właśnie nakazie aresztowania relacje Izraela i Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej się zacieśnią, w związku z tym. Też podjął taką decyzję. Natomiast to nie jest decyzja chwili. Patrząc i analizując węgierską politykę zagraniczną, można dostrzec taką bliskość relacji, właśnie Budapesztu i Tel Awiw, czy też Budapesztu i Jerozolimy, już od dłuższego czasu, i nie jest to żadne zaskoczenie, choć warto odnotować, że w Polsce, zwłaszcza w kręgach konserwatywnej prawicy, czy ludzi tak się identyfikujących? Viktor Orban przez wiele, wiele lat był postrzegany jako taki wzorzec, jako taka matryca, punkt odniesienia, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ale nie dla wszystkich oczywiście, też jasno, trzeba to jasno podkreślić. Natomiast bardzo często pobrzmiewały tutaj argumenty w Polsce o etyce, o etyce chrześcijańskiej, o wspólnocie chrześcijańskiej, wspólnocie katolickiej. Węgier, Polski, o, no, właściwie powoływano się na pewnego rodzaju takie, powiedziałbym, emocjonalne argumenty odnoszące się do moralności, do etyki, do wartości wspólnych konserwatywnych, w sprzeciwie wobec tego, co obecnie dominuje w Brukseli, w Unii Europejskiej, i tak dalej. Natomiast trzeba spojrzeć na politykę międzynarodową w sposób absolutnie chłodny. To, co zawsze Państwu proponuje spojrzeć na to przez pryzmat polityki realnej, przez pryzmat geopolityki. Wiktor Orban zarządza, kieruje państwem, które według danych ONZ oficjalnych liczy nieco ponad 9 milionów 600 tysięcy obywateli, które obejmuje obszar około 93 tysięcy km kwadratowych, a zatem państwo na arenie międzynarodowej małe. Trzeba jasno to, na, to nazwać. Państwo małe, mimo to dyplomacja Orbana i Petera Siarto, szefa węgierskiej dyplomacji, jest, jest to polityka wielowektorowa. Jest to polityka na, oczywiście prowadzona w, w myśl strategii wielowektorowej w ramach tych możliwości, które posiada niespełna dziesięciomilionowe państwo. Jest to polityka niezwykle skuteczna. Polityka gry na wielu fortepianach. Obserwujemy ją nie tylko w relacjach. Bardzo asertywnych Węgier w stosunku do Komisji Europejskiej, do całej Unii Europejskiej, w stosunku do Niemiec, w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale widzimy także, że Węgrzy utrzymują takie, powiedziałbym, transakcyjne relacje i z Federacją Rosyjską, i z Chińską Republiką Ludową, co niewątpliwie nie podoba się węgierskim partnerom na Zachodzie, a mimo wszystko jest to tolerowane. Widać to chociażby po relacjach energetycznych Węgier i Rosji po wybudowaniu przez Rosję węgierskiej elektrowni jądrowej. Niespełna 10 milionowe państwo ma elektrownię jądrową, a blisko 40 milionowy kraj taki jak Polska takiej elektrowni nie posiada i to też pokazuje, jak Węgrzy korzystają po prostu na dywersyfikacji swojego bezpieczeństwa. Co więcej, Węgrzy prowadzą relacje, transakcyjną, relacje, relacje transakcyjne z Chińską Republiką Ludową. Oprócz tych relacji handlowych, także zostały podpisane dwie umowy o bezpieczeństwie i niewątpliwie to bardzo mocno lewaruje pozycję Węgier na arenie międzynarodowej. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z Izraelem, no to ja tylko przypomnę, że doszło do, do pewnego sporu w lutym 2019 roku. Do sporu na linii Budapeszt-Warszawa o właśnie stosunek do Izraela. Przypomnę tylko, że właśnie w lutym 2019 roku odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. W Jerozolimie, na którym to szczycie nie pojawił się ówczesny premier Mateusz Morawiecki. Ówczesny premier podjął decyzję o odwołaniu udziału polskiej delegacji, no bo nastąpiła wcześniej cała seria skandalicznych też, trzeba jasno podkreślić, słów premiera właśnie Izraela Benjamina Netanyahu i zresztą szefa MSZ-u Izraela Izraela Kaca, ówczesnego szefa, którzy mówili o tak zwanym udziale Polaków w holokauście no co jest oczywistym absurdem ale takie takie słowa rzeczywiście padły pamiętamy zresztą te słowa Izraela Kaca o tym że cytat Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki koniec cytatu to były absolutnie skandaliczne słowa one bardzo mocno się nasiliły w trakcie poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa, wtedy kiedy została przyjęta ustawa 447, pamiętamy zresztą wizytę Majka Pompeo, ówczesnego sekretarza stanu w Warszawie w lutym 19 roku, który strofował decydentów w Warszawie, że powinni wypłacić odszkodowania za tak zwane mienie bezspadkowe, co oczywiście było wszystko absurdem, niemniej jednak te naciski amerykańskie były bardzo silne, zresztą też pamiętamy te naciski ówczesnej pani ambasador Stanów Zjednoczonych, pani Georgette Mosbacher, one również były niezwykle aroganckie. Ówczesna zresztą administracja prezydenta Donalda Trumpa była bardzo mocno proizraelska i bardzo mocno było to widać także w takiej powiedziałbym pewności siebie dyplomacji izraelskiej względem Warszawy. Wtedy ten oficjalny szczyt V4, czyli właśnie Grupy Wyszehradzkiej, został przez Polskę odwołany, ale przywódcy Węgier, Słowacji i Czech spotkali się. Spotkali się z premierem Izraela, Benjaminem Nataniahu. Co więcej, wów, wówczas Viktor Orban wystąpił nawet na wspólnej konferencji z Nataniahu. I to jest ciekawe, jak zareagował właśnie ówczesny premier Węgier... W, kontekście, Czy w stosunku do tego sporu na, na linii właśnie Polska-Izrael. Tutaj pozwolę sobie zacytować to ten fragment wypowiedzi Orbana. Cytat. Kiedy dwoje naszych przyjaciół dyskutuje między sobą, można tylko mieć nadzieję, że będą rozmawiać ze sobą bezpośrednio i poprawią sytuację. Ja też mam taką nadzieję. Koniec, koniec cyta, cytatu. To agencja Reutera właśnie przytoczyła tę wypowiedź, tę wypowiedź Orbana. Orban zresztą powiedział jeszcze, że byłoby lepiej, gdyby delegacja polska przyjechała, przyleciała na spotkanie, że można byłoby wtedy pewne rzeczy wyjaśnić. Widać, balansowanie, widać lawirowanie na arenie międzynarodowej Orbana. Orban doskonale zdaje sobie sprawę z układu sił i interesów na świecie i Orban doskonale zdaje sobie sprawę, podobnie jak węgierskie służby specjalne i dyplomacja węgierska z potężnego lobby Izraela w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem obecne zachowanie względem Benjamina Netanyahu jest chłodną kalkulacją po wyborze 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Orban doskonale wie, że wybór Trumpa na prezydenta USA to jest potężne wzmocnienie Izraela, to jest potężne zbliżenie i tak bardzo silnych więzi Izraela i Stanów Zjednoczonych. Natomiast już po wydaniu tego nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny, moim zdaniem, te relacje Izraela i Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej się Pogłębią. I moim zdaniem dokładnie tak kalkuluje Benjamin Netanyahu, chcąc utrzymać pozycję Węgier na arenie międzynarodowej na jak najlepszym, powiedziałbym, takim poziomie elastyczności. Rozumie też, jakie, jak silne jest lobby Izraela dzisiaj, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Zaś co do izraelskiego lobby w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, niezmiennie polecam Państwu książkę, którą napisali. Profesorowie John Mearsheimer i Stephen Walt pod tytułem Izraelskie. Lobby, a polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. Książka ta została przetłumaczona na język polski, jest dostępna. Polecam, ta książka rzuca naprawdę sporo światła na wiele aspektów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Można lepiej zrozumieć te, te mechanizmy. Można lepiej zrozumieć to, że w polityce amerykańskiej po, obec po ostatnich wyborach prezydenckich tak naprawdę nic się nie, nie zmieni, jeśli chodzi o um, stosunek do Izraela. Co więcej, może. Izrael mieć zdecydowanie większe pole manewru, może mieć jeszcze większe zielone światło w swoich, w swoich działaniach. Warto w taki sposób patrzeć, chłodny na, na, te, na tę politykę węgierską, natomiast to w żaden sposób, w żaden sposób nie usprawiedliwia samej polityki Izraela względem narodu palestyńskiego, ani względem całego regionu Bliskiego Wschodu to w żaden sposób nie usprawiedliwia działań wojskowych Izraela w strefie gazy względem Libanu, względem Syrii, względem, prawda, Jemenu i tak dalej, i tak dalej. W sensie moralnym nie jest to w żaden sposób usprawiedliwione, w sensie prawnym nie jest to w żaden sposób usprawiedliwione, natomiast warto podpatrywać tych graczy, którzy rzeczywiście poruszają się sprawnie na arenie międzynarodowej i to, jak bardzo chłodno kalkulują, jak bardzo Sprawnie się tutaj poruszają, wystarczy spojrzeć też na politykę państwa polskiego, gdzie ta polityka uległości, polityka jednocześnie wielkich emocji, polityka skłócenia się z sąsiadami, takimi jak Białoruś i Rosja, bardzo mocno osłabiła państwo polskie. Tutaj widać, że taka pełna uległość względem Kijowa, pełna uległość względem Waszyngtonu. Niczego dobrego Polsce nie dała, co więcej, nasiliła jeszcze bardziej ataki Izraela na Polskę. I tutaj, w, w, w tym kontekście, niestety, polska polityka jest polityką zaprzeczenia, polityką romantyczną, polityką kompletnego odklejenia się od rzeczywistości. Polska nie będzie miała pola, nie będzie miała pola manewru, nie będzie w stanie asertywnie prowadzić polityki wobec Izraela, wobec Stanów Zjednoczonych, mając Napięte czy po prostu bardzo mocno, powiedziałbym, nawet zniszczone relacje z takimi sąsiadami, jak Federacja Rosyjska i Republika Białoruś. Warto o tym pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.